Witam, witam, moi drodzy, niedziela, no i fajnie jest. Widzę, że zrobił się fajny wyścig fundacji. Jedna przez drugą będzie zawiadamiała prokuraturę, że Mariusz każe bić chore dzieci i namawia do bicia chorych dzieci. Jedna przez drugą. Fundacja Osiołek pisze sobie materiał, moje zdjęcie zasłonięte oczy. Nie wiem, jakim prawem. No i oczywiście będziemy zawiadamiać fundacja z Koziej Wólki, gdzie raptem polubień jest tam 100, 200 czy 300. No i zasłonięte oczy, już wszystko. I numer konta. Prześlijcie nam swój 1%. Fundacja Osiołek, Matołek, następna i się tak jedna przez drugą prześciga. Wyrwane kawałek przytoczenia mojego wychowania. To, że moja mama mnie twardą ręką wychowywała i nazywałem swoje wariowanie chorobą ADHD, to nie śmieję się z dzieci chorych na ADHD i nie krytykuję tego, to ja nazwałem i powiedziałem dokładnie, tak dokładnie powiedziałem to, że trzy pasy ścierką dostałem i zostałem wyleczony ze swojej choroby, którą nazwałem moje wariowanie, moje urwisowanie ADHD i nie miałem na celu obrażania dzieci z tą chorobą, dlatego że sam od lat wspomagam chore dzieci, różne fundacje, zawsze rocznie na takie chore dzieci małe, niewinne przekazuję po paręnaście tysięcy, żeby tym dzieciom pomagać, a ktoś będzie mi mówił, że ja każę bić chore dzieci i jeszcze chore dzieci z ADHD. To, że ja urwisem byłem i nazwałem swoją głupotę i swoje wariowanie za młodych lat ADHD, to nie obrażam dzieci. A to, że ktoś sobie to interpretuje, jak mu jest wygodnie, bo fajnie, bo nazwisko Pudzianowski jest gorące i zawsze, gdzie się pokaże Pudzian, to poczytne jest. No jedna przez drugą fundację wyściga się już, wyścig tych fundacji, która pierwsza pójdzie do prokuratury, już się boję. Oczywiście, już się boję, naprawdę. Już się boję, patrzcie, już uciekam za granicę. Szanuję instytucje prokuratury i szanuję prokuratorów, którzy tam pracują, bo są to normalnie mądrzy ludzie i bardzo chętnie bym sobie z nimi porozmawiał, jeżeli będę musiał, ale przypuszczam, że są to mądrzy ludzie i wiedzą, że nie namawiam do bicia dzieci, wręcz odwrotnie, chyba sam nawet bym tego kogoś wziął, więc ostygnijcie troszeczkę i nie interpretujcie sobie tego wszystkiego tak, jak wam jest wygodnie, bo rzeczywistość jest inna. To, że mnie mama twardą ręką trzymała i cytuję to ze swojej przeszłości, to nie namawiam do żadnego bicia chorych dzieci, a tym bardziej, jak tak sobie interpretujecie, to rozpędźcie się i strzelcie barana, przykładowo w to drzewo. To wam może przejdzie. Miłego dnia.